nowo powstałego toru rynkowego oraz trzytorowej bieżni od dziś oficjalnie mogą korzystać ełczanie. Dziś obiekty przy Zespole Szkół Samorządowych w Ełku zostały uroczyście otwarte. To kolejna inwestycja zrealizowana przez samorząd miejski przy szkole sportowej. Wcześniej powstały tam orlik i plac zabaw dla najmłodszych, wyremontowano także salę gimnastyczną, przypomina Tomasz Andrukiewicz, prezydent Ełku. Nowe obiekty mają służyć nie tylko uczniom Zespołu Szkół Samorządowych, ale wszystkim ełczanom, dodaje prezydent. To jest miejsce w Ełku, które chyba najczęściej ma oddawane obiekty sportowe i rekreacyjne. W tej chwili oddajemy do użytku bieżnię wokół Orlika, ale także pierwszy w Ełku i jeden z nielicznych w regionie torów do rolek. Zależało nam na tym, żeby i miłośnicy tej dyscypliny sportowej mogli tutaj wypoczywać aktywnie. Warto jeszcze skorzystać, póki jest czas bez śniegu. Warto wypróbować ten tor do rolek, w szczególności tor do rolek, ale również tor do biegania, tym bardziej, że jeszcze w tej chwili trwa końcówka remontu na bieżni na stadionie miejskim. Również ta bieżnia jest doskonała do tego, żeby biegać i uprawiać sport. Uczniowie samorządówki cieszą się, że tor rolkowy wybudowano w pobliżu ich szkoły. Ja bardzo się cieszę, że ten tor jest, bo ja nigdy nie miałem gdzie jeździć, bo zawsze tak trzęsło, a teraz ten tor jest gładki, tylko że akurat teraz jest mokry i trochę się ślisko. Pojeździłem na moim osiedlu, a tam była taka kostka jak tutaj, więc raczej słabo się jeździło. No lubię jeździć na rolkach, no w lato jeździłem non stop. Do tej pory nie było takich torów do rolek. Cieszę się, ponieważ u nas na osiedlu jeździło dużo samochodów i na przykład jak się jeździło, to trzeba było uciekać, żeby nie rozjechał. Tu jest bezpieczniej. Tak. Bardzo mi się podoba, bo na moim osiedlu ciągle samochody jeździły. Musiałam jeździć tylko wokoło mojego bloku i no to moim zdaniem jest fajne. Towarzystwo jest bardzo super, a tu jak się jeździ, no to na przykład nie wpadnie się pod samochód. Tu no to jest bezpiecznie. Dużo osób przychodzi na ten, bo po prostu to jest fajny tor. Podczas dzisiejszego otwarcia nie zabrakło też młodych sympatyków biegów. Uważam, że jest fajna, bo teraz biegamy na 300 metrów dziewczyny i chłopcy. Na lekcję WF-u mieliśmy już, były te zawody, teraz są. Kilka razy w tygodniu biegam tutaj na bieżni. Przychodzę, niedaleko akurat mieszkam. No, bardzo się cieszę, że coś takiego tutaj powstało. Jest szansa do rozwijania sportu. Tym bardziej cieszę się, że ta bieżnia powstała. Inwestycja kosztowała prawie 600 tysięcy złotych. Oprócz poliuretanowej bieżni i toru o nawierzchni betonowej do jazdy na rolkach, powstała również skocznia do skoków dal, wykonano chodniki oraz zamontowano oświetlenie. Z obiektów korzystać można codziennie do godziny 21:00.